Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o naszych literackich, i tutaj brzydkie słowo, triggerach. Co to takiego jest? Za chwilę. Zacząłem w ten sposób i z tym angielskim zapożyczeniem, dlatego że nie wiem jeszcze, jaki tytuł nadam temu odcinkowi, a to za chwilę się dowiecie, za chwilę zrozumiecie dlaczego. Będziemy bowiem rozmawiać o takich rzeczach, które sprawiają, że przestajemy czytać książkę, ale, i to jest bardzo ważne założenie, nie wynikają z braków warsztatowych autora. Innymi słowy, drogi widzu, wyobraź sobie książkę, która jest dobrze napisana, stwierdzasz to podczas lektury, ale z jakichś przyczyn przestajesz czytać. Jesteś w stanie sobie taką książkę wyobrazić? Pewnie część z was powie, nie, to niemożliwe. To niemożliwe, jeżeli książka jest dobra, to ja ją przeczytam. Słuchajcie, ja zadałem takie pytanie na Instagramie. Odpowiedziało całkiem sporo osób, nawet jestem zaskoczony tym, że dość duża liczba widzów napisała w ogóle cokolwiek. Część odpowiedzi niestety musiałem odrzucić, ale to tylko i wyłącznie z mojej winy, bo ja chyba niezbyt dobrze wyjaśniłem, o co mi chodzi. Bo jeśli ktoś pisał mi, że no na przykład odrzuca książki, które są nudne, które mają, nie wiem, fatalny język i tak dalej, to jak rozumiem wynika z błędów warsztatowych autora. No nie wiem jak z tą nudą, ale tak ja to odbieram, tak? Natomiast chodziło mi o wszystkie takie rzeczy, które wynikają z czegoś innego. I podzieliłem sobie te wszystkie kwestie na grupy, bo ja sobie sam zadałem pytanie. Czy ja jakieś takie książki bym miał? Słuchajcie, teraz chyba nie. Teraz w momencie, w którym ja już, no powiedzmy sobie szczerze, no, poważnie, w miarę poważnie zajmuję się krytyką literacką, jak to bardzo mądrze brzmi, biorę za to pieniądze, nie, oczywiście nie tylko na YouTubie, ale tutaj też i przypominam, dlatego że można mnie wesprzeć, tam jest taki link na dole do Patronite'a, jest też link do YouTube'a, bo przez YouTube'a chyba mniejsze kwoty nawet można wpłacać, a może nie wiem, takie same w sumie, szczerze nie wiem, ciężko powiedzieć. Więc zachęcam do wspierania kanału, bo w zasadzie to dzięki wam to się toczy jako tako jeszcze do przodu. Więc od momentu, w którym zajmuję się tym tak już bardziej na poważnie, to ja czytam wszystko. Nie było chyba książki, nie przypominam sobie książki, której bym nie dokończył w ogóle, tak? Natomiast ileś jeszcze lat temu, dawno, dawno temu, pamiętam, że trafiłem na Amerykańskich Bogów Neila Gaimana. I ja z ręką na sercu przyznaję, że to jest dobra książka. Ona jest dobrze napisana, ona jest ciekawa, ale ja nie wiem, czy ja ją dokończyłem, czy nie. Albo z jakimiś wielkimi trudami, albo gdzieś tam jakieś 50 stron przed końcem poległem, bo byłem wtedy na takim etapie mojego życia, byłem tak antyamerykańsko nastawiony, że książka o mitach współczesnej Ameryki i o tym, jak to wygląda ten kraj, tak? Takiej próby mitologizacji krajobrazu. Nie, to było coś zdecydowanie, czego ja nie byłem w stanie przełknąć i przeskoczyć. Więc takie było pytanie do was, a za chwilę omówimy sobie te najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Na początek nieuzasadniona przemoc. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to była najczęściej pojawiająca się odpowiedź. Na pewno było tego dużo, ale zacznę od niej z nieco innych przyczyn. Z czego wziął mi się w ogóle pomysł na ten odcinek? I tutaj będzie taka dłuższa instagramowa dygresja. Otóż trafiłem na Instagramie na pewne konto poświęcone książkom. To prowadzi osoba, która mam wrażenie, że ma sporą wiedzę na temat literatury, ideologicznie jest mi zupełnie obce, ale to tak przy okazji. Niestety nie podam linku do tego konta, ani nawet nazwy, bo zwyczajnie go nie pamiętam, znaczy gdzieś mi zaginęło, tak? Bądź co bądź, znalazłem tam takie plansze, jak to na Instagramie są, prawda? Poświęcone książce, serii książek Diany Gabaldon pod tytułem Outlander. I
Tutaj ciekawostka. Wiecie zapewne, o czym jest Outlander. Jeśli ktoś nie wie, to są takie powieści historyczne z wątkiem fantastycznym. Tak? Tam jest więcej, dużo więcej historii, mniej fantastyki. Podróż w czasie. Bohaterka z czasów, no z XX wieku, tak? Lata 40, lata 60, cofa się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji. A później już nie tylko do Szkocji. I co by nie mówić o książkach Gabaldon, to jedną rzecz jej trzeba oddać. Jeżeli chodzi o tło historyczne, to na tę chwilę ona chyba nie ma sobie równych z żyjących pisarzy. To jaki research robi ta kobieta, to po prostu czepki z głów. Ja nie czytałem żadnej jej powieści tak od deski do deski, ale czytałem bardzo obszerne fragmenty, żeby zobaczyć sobie, z czym to się je. Obejrzałem cały serial, tak przy okazji. I to jest naprawdę, to jest kawał świetnej roboty. Nie znam chyba współczesnego pisarza, który by taką wagę przykładał do historycznego tła swojej opowieści. To jaka jest opowieść, to zupełnie inna sprawa. Dlaczego o tym mówię? Mam takie wrażenie, że w środowisku, w kręgach lewicowych, progresywnych, może tak to nazwijmy, Outlander budzi bardzo skrajne emocje. Jest duża grupa ludzi, którzy się identyfikują z takimi poglądami, którzy bardzo pozytywnie do tych książek podchodzą, że tak, no bo tu silna bohaterka, kobieta, która doświadcza tu właśnie przemocy, no jaka to tam by nie była przemoc, ale wychodzi z tego, jest silniejsza, tak, walczy ze swoimi słabościami, ciekawie nakreślone portrety i tak dalej, i tak dalej. Nie? A z drugiej strony, jest cała masa ludzi, też z tych środowisk, bo to jaki tam prawica ma do tego stosunek, to nas teraz nie będzie interesowało, ale to też mogłoby być ciekawe. Cała masa ludzi w tym środowisku, którzy właśnie piszą tak jak ta pani, chyba to jest pani, z Instagrama. Piszą na przykład, to jest jeden z zarzutów, że tam jest właśnie nieuzasadniona przemoc. Teraz słuchajcie, o jaką scenę tutaj chodzi. O tą jedną konkretną scenę. To jest ważne, żeby to wyjaśnić, żebyście wiedzieli, z czego się wziął w ogóle mój pomysł na ten odcinek. Otóż w drugim tomie chyba i w drugim sezonie, jeśli dobrze pamiętam, a może gdzieś około pierwszy albo drugi na pewno, mamy taką sytuację, w której jeden z głównych bohaterów bije główną bohaterkę, swoją żonę, za to, że ona naraziła na śmierć jego i jego oddział, jego towarzyszy, tak, to jakobici, okres powstania jakobitów. Wtedy ona rzeczywiście swoim jakimś tam tutaj zachowaniem naraziła ich na śmierć, no, zasadniczo, tak, i on, korzystając z prawa, które mu przysługuje, karze swoją żonę, tak. Mam wrażenie, że ta scena w serialu wygląda jeszcze gorzej, bo twórcy serialu z Netflixa usiłowali tę scenę, że tak powiem, trochę podlać humorem. I to chyba wyszło jeszcze gorzej niż w książce. Ale dlaczego tutaj w ogóle jest zarzut? Ponieważ, tak jak pisała ta instagramerka, człowiek, który to robi, jest kodowany, ona użyła takiego określenia, kodowany jako bohater pozytywny. I nie miało to dla niej znaczenia, że ten bohater się później zmienia, bo jego żona mu tłumaczy, że tak nie wolno, że to jest złe, co zrobiłeś, wiem, że tak cię nauczono, tak cię wychowano, ale tak się nie robi, tak się nie postępuje. No i po długiej rozmowie, po wielu też doświadczeniach wspólnych, tak, które oni przeżywają, on się zmienia, on już nigdy więcej jej nie uderzy. I dla niej to mimo wszystko było nie do przejścia, nie do przeskoczenia. Napisała, że nie wolno tak robić. Nie ma prawa pozytywny bohater zachowywać się w ten sposób. Tak? Że pisała wprost, nie obchodzi jej tłumaczenie historyczne, że dawniej bohaterowie się tak zachowywali. Tutaj argumentacja akurat była bardzo słaba, bo ona się powoływała na jakieś inne książki, które ja znam i w których były sceny, które na spokojnie można podciągnąć pod coś takiego. Nie wprost dokładnie, ale bardzo podobne rzeczy się tam działy, więc to porównanie nie miało za bardzo sensu. Ale że tak zwyczajnie nie można. I teraz pytanie brzmi, no dobra, ale chcemy od literatury jednak takich bohaterów z krwi i kości, w których chcielibyśmy w stanie, których moglibyśmy uwierzyć, tak? To czy mamy prawo jako czytelnicy mówić nie wolno,
bohater z XVIII wieku nie może uderzyć swojej żony, jeśli jest pozytywny. Bo to mi się gryzie. I tak, z jednej strony rozumiem, jeżeli ktoś jest czytelnikiem, czytelniczką, tak, tylko i wyłącznie. Ma pewne, być może, jakieś traumy, a może po prostu drażnią go takie rzeczy. Nie znosi, nie chce czytać o przemocy w małżeństwie, o przemocy wobec kobiet. Ma do tego pełne prawo jako czytelnik. Ma prawo powiedzieć, nie czytam tej książki, ona mnie nie interesuje. Ale jeżeli bawimy się w recenzowanie, w krytykę literacką, w cokolwiek takiego, to moim skromnym zdaniem nie ma prawa taka osoba czegoś takiego napisać. Nie ma prawa stwierdzić, że książka jest zła, dlatego że XVIII-wieczny pozytywny bohater uderzył swoją żonę. Tym bardziej, że po pierwsze ta scena jest fabularnie jak najbardziej uzasadniona, ona z czegoś wynika. Ta scena nie jest zbytnio przeciągnięta ani w serialu, ani w książce. To nie jest jakieś epatowanie tutaj przemocą, to nie jest jakaś, nie wiem, próba zamordowania tej kobiety, niespecjalnie to nawet, to bardziej psychicznie ją tam poniża niż fizycznie, nie? To po drugie. Po trzecie, ta scena jest po to, żeby pokazać, jak te postacie wymieniają się doświadczeniami ponad epokami. To znaczy, że ona go czegoś uczy, ona go uczy, że tak nie wolno, tak się nie robi po prostu, tak? I on wyciąga z tego wnioski, mówi, że tak, rzeczywiście masz rację. A ona, podróżując do tamtej epoki, też jakąś naukę z tamtych czasów wyciąga. Taki prosty mechanizm, ale uzasadniony. Więc tutaj mam problem, tak? I stąd jest pomysł na odcinek. Czy rzeczywiście są takie rzeczy, które was drażnią? A jeżeli tak, to dlaczego? No i pytanie brzmi, nieuzasadniona przemoc. Rzeczywiście jestem w stanie się z tym zgodzić, ale kiedy przemoc jest uzasadniona w literaturze, a kiedy nie? Posłuchajmy się takimi dwoma przykładami. Zabicie kota. No, koty bardzo ładne, miłe, sympatyczne stworzenia. Spotykają je różne rzeczy. I teraz tak, mamy wiersz Jacka Kaczmarskiego, piosenkę Zabicie kota, chyba taki tytuł to nawet ma. No scena taka dość nieprzyjemna, tak? Jak to dwaj bohaterowie liryczni, podmiot liryczny razem z bohaterem lirycznym, znaczy jeden z nich zabija kota, drugi to obserwuje, tak? I to jest jakaś figura poetycka, no jakiś środek, który w finale do czegoś prowadzi. Z tego wychodzą później pewne wnioski, tak? Zresztą w całym tym programie to jest pochwała łotrostwa chyba, no to tak, o takich złych czynach, które prowadzą do bardzo różnych, nie zawsze złych rzeczy. Tak samo tutaj. Ten, który zabija kota, zostaje później kardiochirurgiem, jeżeli dobrze pamiętam, czy chirurgiem po prostu. Ten, który się temu przygląda, zostaje poetą. No, poświęciliśmy kota, mam nadzieję tylko, że w tym wierszu, że to nie był wiersz biograficzny, poświęciliśmy kota do wyciągnięcia tutaj jakichś wniosków poetyckich, oczywiście, i to poetyckiego kota. Więc tutaj ta przemoc wydaje mi się uzasadniona, ale weźmy sobie zbiór opowiadań Wilgość, który niedawno recenzowałem. I tam w pierwszym opowiadaniu to są horrory, więc rozumiem, że będę stykał się z rzeczami, które mogą być straszne, okrutne, nie wiem, drażliwe i tak dalej, i tak dalej. Mamy scenę zabicia małego kotka w dość okrutny sposób. W momencie, w którym ta scena się pojawiła, pomyślałem sobie, dobra, okej, no rozumiem, do czego to wszystko dąży. Po czym w finale tego opowiadania doszedłem do wniosku, że to jednak nie ma sensu. Nie będę zdradzał, nie będę spoilerował, tak? Ale dopóki to miał być taki thriller osaczenia głównej bohaterki przez jakiegoś psychopatę, to powiedzmy miało sens. W finale to przestało mieć sens. W finale to opowiadanie, po tym co się wydarzyło w finale, zrobiło się dla mnie przebrutalizowane. I tutaj ta przemoc byłaby już dla mnie nieuzasadniona. To już byłby dla mnie zgrzyt. Jeśli popatrzycie na te najbardziej, najgorsze książki, tak, gdzie jest najwięcej przemocy, weźmy na przykład 120 dni Sodomy Markiza de Sade, weźmy Opowieść jednej nocy Andrzeja Stasiuka. W przypadku Opowieści jednej nocy ta przemoc opisuje środowisko, w którym obraca się główny bohater, tak, o którym jest cała ta opowieść.
W przypadku 120 dni Sodomy, no to jest to pewna filozofia, jest to pewien taki, taka refleksja być może, nieuświadomiona, takie mam wrażenie, nad tą całą kulturą oświecenia, że jeśli odrzucamy absolutne prawa, prawa moralne, tak, to każdy z nas te prawa może kształtować tak jak chce. I absolutną, pełną wolnością jest wtedy zabić człowieka, zamordować go dla własnej przyjemności, jeśli tylko to sprawia ci przyjemność. To jest bardzo zimna, logiczna konstatacja, ale bardzo, nie, bardzo taka aż za logiczna, tak? Aż to jest przerażające wręcz. I teraz pytanie brzmi, czy nawet jeśli ta przemoc jest uzasadniona, to czy u Markiza de Sade to jednak nas nie będzie drażniło, bo jej jest za dużo. Aż za dużo, tak? Wystarczyłaby jedna nowelka na przykład. Albo czy u Stasiuka nie ma jej za dużo? Czy te fragmenty nie są za daleko idące? No na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy z nas i zachęcam do podzielenia się tutaj refleksją w komentarzach, zwłaszcza tych, którzy na nieuzasadnioną przemoc jako to, co nas drażni w literaturze, wskazali. Druga odpowiedź, która się pojawiła, też nie wiem, czy ona była, no już chyba nie była wśród najczęstszych, ale regularnie się mniej więcej pojawiała, to była odpowiedź gwałt. Gwałt to też jest rodzaj przemocy, no jakby na to nie patrzeć, ale wyszczególniliście to, więc ja też wyszczególniam, tak, ten rodzaj przemocy. Bo rzeczywiście coś chyba jest na rzeczy. Znowu przychodzi na myśl Outlander, zwłaszcza ostatni sezon, no dla mnie było to dość traumatyczne doświadczenie. Oglądanie tego serialu, kto oglądał, to wie, mimo wszystko ja go dość wysoko oceniam, jako taki serial rozrywkowy oczywiście, ale ten ostatni, pierwszy sezon, przepraszam, to był dość traumatyczny właśnie ze względu na tę kwestię gwałtu, to zobaczycie, jeśli obejrzycie. No dobra, ale teraz z czego to wynika? Że taka scena, czy taka scena w ogóle może być uzasadniona w literaturze? Wydaje mi się, że tak. W przypadku, nie wiem, no na przykład jakieś opowieści o wojnie, ale nawet nie tylko. No to jest coś, co się rozgrywa, co jest. Jedna osoba zwróciła uwagę, tutaj na coś zwróciła uwagę, że zbyt dokładne, zbyt dosadne opisy gwałtu. I teraz tak, wydaje mi się, że tu rzeczywiście może być coś na rzeczy, bo przynajmniej z mojej perspektywy byłbym w stanie zrozumieć umieszczenie w literaturze, w powieści, w opowiadaniu jakiegoś dosadnych opisów przemocy, jeżeli to by było fabularnie uzasadnione. W przypadku gwałtu ciężko mi wyobrazić sobie takie fabularne uzasadnienie bardzo dokładnego opisu. Odnosimy się do Markiza na przykład de Sade. Chociaż on tam chyba akurat, chyba, nawet na pewno, aż tak bardzo nie opisuje, ale to wystarcza. Dlaczego? Gdzieś zawsze z tyłu głowy będzie mi tu dźwięczała taki gong, że to chyba autorze ci się za bardzo podoba. W przypadku przemocy nie mam czegoś takiego, tak fizycznej, czysto takiej, nie seksualnej. W przypadku seksualnej gdzieś tam jednak się pojawia zbyt dokładny opis. Aha, coś mi się, autorze, wydaje, że chyba ci się to za bardzo podoba. I tu jest problem moim zdaniem. Autor nie istnieje oczywiście, umarł, tak? To pamiętamy. Ale gdzieś to jest z tyłu głowy. Jakiś czas temu pewien znany celebryta, bo nie chcę go nazywać dziennikarzem, czyli pan Betlejewski, zrobił taką akcję, no, z której celem było wskazać na powszechność gwałtów w ogóle w Polsce. I ta akcja miała pomóc kobietom jakoś tam się mierzyć z tą traumą i tak dalej. Nieważne, nawet nie wchodzę w to, co on tam wymyślił, bo to jest kolejna żenująca rzecz tego człowieka, ale poza tym założył sobie taką stronę, nie wiem, czy ona istnieje, mam nadzieję, że nie, gdzie panie, kobiety zgwałcone miały mu przysyłać opisy tego, co ich spotkało, i on je publikował. Każdy, zaręczam wam, każdy, kto się choć trochę zajmuje w Polsce redakcją, zobaczy od razu, że tak pierwsze 30 opisów, jakie było, napisała jedna i ta sama osoba. Naprawdę.
Słuchajcie, jeżeli się zajmowaliście takimi rzeczami, to wiecie, że wybierzecie 30-40 losowych osób z różnych środowisk i każda z nich jakąś tam sytuację opisze zupełnie inaczej, na co innego zwróci uwagę, będzie inaczej się wyrażała i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to były te same osoby. Znaczy, to pisała ta sama osoba. Nie wspominam już nawet o takich rzeczach, że on w bardzo krótkim czasie zdobył cały katalog w ogóle różnych spraw, także każda była inna. Za każdym razem gwałcicielem był kto inny, okoliczności się zmieniały. Ze statystyk policyjnych wynika, że on powinien mieć jednak całą masę bardzo tam konkretnych, określonych spraw, a te inne przypadki to raczej rzadko by do niego spływały. Tutaj tak nie było. Co więcej, te opisy były na tyle dokładne, na tyle wyraziste, że jeżeli przyjmiemy, że to pisała jedna osoba, to mam dziwne wrażenie, że pana Betlejewskiego to po prostu kręciło. Dlatego podaję ten przykład jako przykład literatury, bo to nie jest dla mnie... To nie były dla mnie fakty, tak? To po prostu se ktoś chyba, takie mam wrażenie, napisał. I coś takiego w literaturze, nawet jeżeli intencja autora, czy też to, co to, w jaki sposób narrator próbuje to przekazać, byłaby deklarowana jako słuszna, także to nie to, że dla zabawy ja tak opisuję, tylko tu dla jakichś wyższych celów, to rzeczywiście mogłoby być niedopuszczalne dla czytelnika. I to byłbym w stanie tutaj zrozumieć, no, nawet w przypadku jakiegoś krytyka. No, nie przeskoczył tego, trudno, nie napisze recenzji co najwyżej, ale to rzeczywiście miałoby sens. Z drugiej strony, czy to powinno skreślić dobrą powieść, dobrze napisaną, dobrze zmajstrowaną, mówiąc brzydko, z sensownymi bohaterami? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie wyobrazić sobie czytelnika, którego coś takiego odrzuci. Kilka osób udzieliło odpowiedzi erotyka, nadmierna erotyka albo źle napisana erotyka. No, w tym drugim przypadku to rozumiem, że to z braków warsztatowych wynika, więc ta odpowiedź gdzieś tam tak przy okazji. Nadmierna erotyka... To już jest ciekawy problem i problem, który chyba trzeba rozważyć, bo jest pewna różnica między literaturą, a tutaj filmem, sztukami wizualnymi, no ale filmem głównie, tak? W przypadku pornografii, tutaj takiej filmowej, mamy taki pewien aspekt, który w literaturze się nie pojawia, aspekt moralny. Ona jest obciążona moralnie, bo człowiek ze swojej zasady raczej... nie został tak stworzony, żeby mieć wielką ochotę na to, żeby uprawiać seks przed oczami innych ludzi. To raczej tak nie działa. Więc można, moim zdaniem, można zupełnie logicznie domniemywać, że większość, o ile nie wszyscy ludzie, którzy nagrywają pornografię, no albo są do tego zmuszeni, albo po prostu jest coś z nimi nie tak. I w jednym i w drugim przypadku jest to moralnie nie fair oglądać takie rzeczy, czy brać udział w ich tworzeniu. Jest to, to by było logiczne myślenie, moim zdaniem. Natomiast w przypadku literatury ten aspekt odpada, bo tutaj no jakby jest kwestia intencji, tak? Autora, która jest dla nas nieznana, możemy się jej tylko domyślać, i czytelnika. Więc dlaczego by taka erotyka mogła drażnić, mogła czytelnika odrzucać? Powodów może być kilka. No, powodem może być to, że ktoś, nie wiem, moralnie uznaje, że to jest nie fair. Niezależnie od tego, w co wierzy, jaki tam jest jego światopogląd. No, najczęściej, no, załóżmy, jest katolikiem w naszym kręgu kulturowym i uważa, że to jest nie w porządku. Tego duchowo jednego zupełnie nie rozwija, to nie jest naturalne w tym sensie, że nie prowadzi go to do Boga i tak dalej, i tak dalej. Ale też może być zupełnie osobą niewierzącą i stwierdzić, że to go odrywa od ważnych spraw istotnych, że na przykład być może zdradza w ten sposób swojego partnera w jakiś sposób. Też dlaczego nie? Też można tak myśleć, prawda? Ale wydaje mi się, że w przypadku erotyki chyba te uzasadnienia byłyby najciekawsze. I tutaj też pytanie do was, bo wiem, że na pewno niektórzy tutaj z moich oglądających często piszą o tym.
Mówiła chyba bodajże w jednym z filmów Zabukowana też, że drażni ją za dużo scen erotycznych. Bo wiecie, to jeżeli one są źle napisane, to jest zrozumiałe, bo one budzą w nas śmiech. Nie? Rozbijają klimat, to co autor by chciał tutaj przekazać, stworzyć, tak? Ale w pozostałych przypadkach, pytanie brzmi dlaczego? To jest bardzo dobre spostrzeżenie i teraz bardzo ciekawe pytanie nam się pojawia. Więc też, jeżeli tak macie, to podzielcie się w komentarzach, dlaczego tak jest. Ja szczerze mówiąc, powiem wam, że bardzo ciężko znaleźć książkę, w której byłoby bardzo dużo erotyki i to by było dobrze napisane. To się praktycznie nie zdarza. Czy na przykład u Radka Raka można powiedzieć, że jest dużo erotyki? Moim zdaniem nie. Ona jest istotna, ale nie jest jej dużo. Czy w jakichś książkach, nie wiem, na przykład u Markiza de Sade, tak? Ona tam jest tam jej dużo, ona tam jest dość dobrze napisana. Ale z drugiej strony, ona jest tam tak specyficzna, że tutaj wchodzą nam raczej rzeczy związane z przemocą i gwałtem niż samą erotyką. Myślę, że to tamte nas triggerują raczej, więc nawet jak tak pomyślę o tych kamieniach milowych, literaturze erotycznej, to najczęściej są złe rzeczy. Znaczy złe w sensie źle napisane, tak? Musiałbym się bardzo poważnie zastanowić, czy znam książkę z dużą liczbą scen erotycznych, która by była dobrze napisana, i wtedy mógłbym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mnie to drażni, czy mnie to triggeruje. Na razie mi chyba taka książka nie przychodzi do głowy, ale tak jak zaznaczam, pojęcie dużo jest tutaj dwuznaczne. Takie na przykład, te pamiętniki Fanny Hill, ale czy to jest dobrze napisane? Szczerze mówiąc, może tak, ale rzeczywiście to jest strata czasu. To bym uznał po prostu za stratę czasu taką książkę, zupełnie niczemu nie służącą, prawda? Więc dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Kolejny przykład, i to chyba była najczęściej pojawiająca się odpowiedź, to były nadmierne ideologie, może zbyt dużo ideologii, nachalne ideologie, źle wprowadzone ideologie, o tym podobne rzeczy. Ale wydaje mi się, że te nachalne, nadmierne nachalne, źle wprowadzone, to są te braki warsztatowe, ale część sugerowała jakby ideologie, które ich zdaniem na przykład są szkodliwe. O, tam różne padały kwestie. Feminizm na przykład wymienialiście, religia była też wymieniana, że tam kogoś drażni, odrzuca od literatury. I to jest ciekawe pytanie. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, na które sobie spróbujemy odpowiedzieć, bo tak powoli zaczynamy się chyba zbliżać do tego punktu najistotniejszego w tych naszych rozważaniach. Czyli dlaczego pewne rzeczy sprawiają, że przestajemy czytać? Załóżmy sobie dobrze napisaną książkę, wyobraźmy sobie dobrze napisaną książkę, prezentującą zupełnie skrajną ideologię, tak? Niż tą, którą wyznajemy, czy taką, która nas drażni, która nas denerwuje. Na przykład, świetnie napisaną książkę faszysty, albo odwrotnie, świetnie napisaną książkę komunisty, tak? Dowolnie, prawda? Dlaczego ją odrzucamy? Jeżeli to nie jest wszystko nachalne, cały czas zaznaczam, jeżeli to nie jest źle wprowadzone w literaturę, to co? Budzi w nas jakąś niechęć, drażni, tak? Czyli wynikałoby to jednak z tego, że sięgając po książkę, nie chcemy przeżywać złych emocji. Nie chcemy, żeby targały na nami złe emocje. Z czego by tutaj te emocje mogły wynikać? Z powodów kilku. Nie zakładam oczywiście, że to tutaj jesteście takim typem czytelników, którzy są hipokrytami, nie? I tak myślą sobie na przykład, ten komunista tutaj ma rację. On ma rację, ale ja tego nie przyznam, powiem, że ta książka jest fatalna. Nie, raczej nie. Mam taką nadzieję. Myślę, że raczej wynika to z tego, że czytamy i myślimy sobie, dobra, ale ta książka może kogoś zepsuć. Ja na przykład tego nie kupię, ja to odrzucam zupełnie, ale trafi na tę książkę ktoś inny i być może z nim się stanie coś złego, bo ja uważam, że ta ideologia jest tutaj zła. Wiecie, bo to...
cały czas zaznaczam, że chodzi właśnie tutaj o dobrze napisaną książkę, nie? Bo trochę jest tak, że w większości przypadków, jeśli tej ideologii jest za dużo, ona jest zbyt wprost, zbyt nachalna, zbyt za bardzo się nam narzuca, to my to widzimy, prawda? I to nas najczęściej drażni. Na przykład, niezależnie tutaj od tego, w co sami wierzymy, ja to widzę po sobie. Mnie drażnią źle napisane książki lewicowe i prawicowe również. Drażni mnie Helak. Wiem, że część z was go lubi. Mnie on drażni. Jeżeli ja widzę scenę zachód słońca na Kresach, biegnące konie z rozwianymi grzywami i Polak, który siedzi i cierpi i patrzy na to wszystko, to odrzuca mnie to w taki sam sposób, jak wtedy, kiedy, nie wiem, autorka Wilgości, jeśli już przy tej książce jesteśmy, wstawia sobie 8 gwiazdek pomiędzy poszczególne akapity. No, jedno i drugie jest słabe. Z drugiej strony mam wrażenie, że nawet pewna nachalność, bo to czasami też wynika z takich niepotrzebnych mrugnięć okiem do współczesności. Tak jak na przykład tu mamy Rzeszot Sadulskiego. I tam jest taki drobny wtręt, że Duda głupi Duda, nie? To jest na szczęście bardzo drobne, więc ja tę książkę mimo wszystko oceniam dość wysoko, bo ona jest dobra. Ona ma pewną spore wady, o tym już mówiłem, pisałem kiedyś, ale mimo wszystko oceniam ją dość wysoko. Natomiast, tak jak mówię, bardziej drażnią mnie te rzeczy negatywne niż pozytywne. To znaczy takie pozytywne mrugnięcie okiem do współczesności, do polityki, do ideologii, niezależnie od tego, jaka ona by była, okej, to byłbym w stanie, łatwiej mi przychodzi przejść nad tym do porządku dziennego. Czyli gdyby na przykład, no nie wiem, tam kto, jakiś twórca lewicowy napisał coś o jakimś działaczu społecznym, współczesnym, lewicowym, znaczy dawnym, nadał mu na przykład jakieś imię kojarzące się z kimś ze współczesności. Okej, jestem to w stanie zrozumieć. Jeżeli na przykład Węgiełek tutaj w spławie odnosi się do Smoleńska w taki sposób jednak pozytywny, ale nie za bardzo nachalny, to gdzieś tam jest na drugim, znaczy pozytywny, jak można się do tego pozytywnie odnieść, do osoby Kaczyńskiego, tak? Jakiś sposób pozytywny gdzieś tam na drugim planie, jako pewien element jego wizji historii Polski. Dobra, okej. Bardziej drażnią mnie rzeczy, które są taką nachalną, straszną propagandą i to tą negatywną, a tu mi zarzucicie, że u Helaka jest też raczej pozytywne, tak? U Helaka to chyba warsztatowe rzeczy bardziej mnie drażnią, których u Węgiełka nie widzę, tak? On za bardzo się w kiczu osuwa, tu jest ten problem, nie? Może jest za bardzo wprost. Więc widzicie, że z tymi ideologiami chyba jest też pewien problem, bo no właśnie. Jeżeli to wynika z tego, że my się z czymś nie zgadzamy, to też jako czytelnicy oczywiście mamy do tego pełne prawo. Mamy prawo powiedzieć, nie chcę tego czytać, bo mam to na co dzień, nie mam ochoty się z tym spotykać po raz kolejny, prawda? Ale jako recenzent, jako krytyk literacki, wydaje mi się, że nie. Jeżeli to nas drażni, to podkreślam. Mam wrażenie, że to wynika z tego, że jednak oczekujemy od literatury, żeby nas nie wyrywała z pewnego dyskomfortu, żeby nas zatrzymała w tym, w czym jesteśmy, tak? Utwierdziła w naszych przekonaniach. I to nie musi być złe, ale może być bardzo niebezpieczne. I jeszcze dwie odpowiedzi, których szczerze mówiąc się nie spodziewałem, bo te byłem w stanie przewidzieć, a ty mi mnie zaskoczyliście. Pierwsza z nich to głupota bohaterów, czyli bohaterowie, którzy głupio postępują, głupota bohaterów. I teraz zakładam na potrzeby tutaj, bo nie wiem dokładnie, co autorka tej odpowiedzi miała na myśli, ale zakładam, że to nie wynika z błędów warsztatowych autora, podkreślam. Czyli po prostu autor stworzył głupio postępującą postać, zupełnie świadomie. Nie? Okej, rozumiemy. I kogoś to drażni. Okej. Jest to dla mnie zrozumiałe, ale szczerze mówiąc, ja sobie takiej odpowiedzi nie wyobrażałem. Pytanie brzmi, dlaczego? Bo wydaje mi się, że jakby tak rozejrzeć się dookoła, no to takich głupio postępujących ludzi jest całkiem sporo, więc taka książka, no, byłaby jakoś zakorzeniona w rzeczywistości. Ale oczywiście
czytelnik nie ma obowiązku takich bohaterów poznawać. On być może chce wzorców szukać w literaturze, nie? To jest, zobaczcie, to jest znowu ten dylemat, ten problem, który gdzieś tam od oświecenia nam wraca cały czas. Jaka ma być literatura? Czy ma pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona jest? Czy może przeciwnie? Ma tworzyć pewne, ma pokazywać pewne postawy wskazane, tak? Czyli tutaj ten bohater kodowany jako pozytywny nie powinien się tak zachowywać, nie powinien się zachowywać głupio, tak? Nie powinien tak postępować. Dobrze, jestem w stanie to pojąć, ale ja na przykład czegoś takiego w ogóle nie mam. Z tej prostej przyczyny, że ludzie tak postępują. To często się na przykład pojawia, że ktoś na przykład mówi, ten bohater postępuje nielogicznie, to jest głupota. No ale to rozejrzyj się wokół siebie, masz mnóstwo ludzi postępujących nielogicznie. Ja wiem, że w pewnym momencie my nie jesteśmy już w stanie uwierzyć takiego bohatera. Zależy jak bardzo nielogicznie on postępuje, nie? To tutaj zawsze mi się film Prometeusz przypomina. Ci najwybitniejsi naukowcy, którzy przybyli z Ziemi na inną planetę. Hej! Zdejmij maskę i pogłaskaj tego węża, który tutaj do nas podszedł, tak? Na pewno cię nie ugryzie, na pewno nic złego się nie stanie. Jesteś najgenialniejszym naukowcem i robisz tak totalnie durną rzecz. No to już ciężko w to uwierzyć. Ale jeżeli głupio się zachowuje, nie wiem, nastolatka, to byłbym w stanie to obronić, tak? To nie świadczy o tym, że ta książka jest zła. Jeżeli jakiś prosty człowiek, nie wiem, no, który nawet, powiedzmy, jego portret nie został specjalnie nam tutaj nakreślony i on nagle robi coś głupiego, to też, dlaczego miałbym odrzucić książkę? Może mnie to irytować, bo ja czytając myślę sobie, Boże, ja to bym się inaczej zachował, na pewno. Że, o Jezus, gdzie? Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Ostatnio z żoną rozmawialiśmy o Pustym Niebie Radkaraka. No tam mamy bohatera, który robi idiotyzm za idiotyzmem, tak? Nie mówiąc już o tym, że on w końcu zaczyna robić złe rzeczy, tak? Ze swojej głupoty. Jest po prostu głupi zwyczajnie. Tylko czy to drażni? Tak, to drażni. Ale czy to powinno wpływać na ocenę książki? Moim zdaniem nie. Dobra, i jeszcze ostatnia odpowiedź, która tu szczerze mówiąc zupełnie mnie zaskoczyła, bo padło pytanie, znaczy padła taka odpowiedź, że stereotypy, stereotypowo ukazane postacie. No i teraz pytanie brzmi, czy to też nie wynika z tego, że autor po prostu nie umie pisać? Bo jeżeli tak, no to okej, to inny trochę rodzaj błędów. A jeżeli on tworzy te stereotypy świadomie, no to tak, mamy dwa wyjścia. Albo w nie wierzy, albo rzeczywiście wierzy, że tak wygląda świat, tak? Albo chce nam coś przez to przekazać. No i teraz w tym drugim przypadku broniłbym jedną ręką, drugą ręką, jedną nogą i drugą nogą, tak? Natomiast w tym pierwszym przypadku rzeczywiście to może być problematyczne, ale chyba mam wrażenie, że to by się jednak sprowadzało do tych problemów z zakresu ideologii, o których mówiliśmy wcześniej, nie? Bo no jakie to mogą być stereotypy? Na przykład wyobraźmy sobie stereotyp chciwego Żyda. No to jest taki stereotyp, który sporo czytelników by na pewno rozdrażnił. No i dobra. Faktem jest to, że nie wszyscy Żydzi byli chciwi, nawet pewnie większość nie była i większość nie jest pewnie, no ale takie osoby się zdarzały. Z drugiej strony mamy na przykład stereotyp kapłana instrumentalnie traktującego swoją religię, czyli taki antyklerykalny stereotyp, nie? I też większość księży, zdecydowana większość, taka nie jest. Rzeczywiście, naprawdę, z ręką na sercu, możecie mi uwierzyć. Większość ludzi, którzy idą do seminarium, to naprawdę wierzą w to, co robią. No, inne jakieś tam cechy charakteru mogą mieć bardziej pozytywne, bardziej negatywne, ale takie spojrzenie to jest jakiś tam stereotyp, tak? No i właśnie, mam takie dziwne wrażenie, że ludzi, których denerwowałby ten chciwy Żyd, nawet uzasadniony historycznie, to ten zły, prostacki, głupi kapłan już by nie denerwował. I odwrotnie. Ludzi, których denerwowałby ten właśnie ten kapłan tutaj, to
to ten Żyd może już nie. Nawet gdybym znalazł kogoś takiego, kto by tutaj, powiedzmy, te stereotypy nam jakoś tutaj, wiele z nich by powiedział, że nie, w porządku, mnie to w ogóle nie irytuje, albo wszystkie oceniam równo tak samo, nie powinniśmy w coś takiego wchodzić, zawsze znajdzie się coś takiego, co odrzucimy, co nas zirytuje, striggeruje, no, mówiąc brzydko, tak? Więc no właśnie, no z czego to wynika? Znowu, albo jak w przypadku ideologii, będziemy mieć wrażenie, że to nas wyrywa z jakiejś takiej strefy komfortu. Być może to też być związane z jakimiś własnymi doświadczeniami, ale ja wiem, że tak nie jest, tak? Bo ja wiem, że tacy ludzie należą do rzadkości, że tu mi autor usiłuje coś przemycić, jakąś ideologię. Albo z przekonania o tym, że to, w jaki sposób autor obserwuje świat, jest uproszczone. To tak nie wygląda naprawdę, prawda? Autorze, to nam serwujesz coś prostackiego, coś nachalnego, w tym stereotypie, nie? Ja mam tutaj, szczerze mówiąc, pewien problem, bo z jednej strony, jak na przykład czytam sobie Ziemię obiecaną Raymonda, która jest, zarzuca się też jakąś tam stereotypizację, tak? Szczerze mówiąc, nie mam z nią problemu. Z drugiej strony, zastanawiam się teraz, gdybym miał jakąś książkę posługującą się stereotypami, które by mnie jakoś za bardzo nie drażniły, czy ja byłbym w stanie je wyczuć? Być może tak. Być może, albo które by drażniły, że ja bym był w stanie powiedzieć, że okej, nie mam z tym problemu, bo coś takiego może się zdarzyć, może się przydarzyć. No to są bardzo ciekawe chyba kwestie do rozważenia, do rozsądzenia, do zastanawiania się cały czas podczas lektury. Cały czas, tak? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie spróbować obiektywnie ocenić daną książkę, wyjść poza siebie czytelniczo, tak? Powiedzieć, być może mi to nie odpowiada, ale to jest dobrze napisane. Drogi czytelniku, droga czytelniczko. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale powinniśmy próbować. Jeśli ktoś się oczywiście krytyką literacką tutaj zajmuje, jeśli próbuje pisać recenzje, robić takie rzeczy. Dobrze, bo nam się już bardzo długi ten odcinek robi. Czas skończyć, moi drodzy. Podsumowując, taka konstatacja jedna, która mi przychodzi do głowy. Wydaje mi się, że nie powinniśmy myśleć w taki sposób, że literatura nie może nas drażnić. Niech drażni właśnie, tylko wyciągajmy z tego sensowne wnioski. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.